Witam Was serdecznie, z tej strony bukcerzyk.pl. Chciałem Wam przekazać kilka, przynajmniej dla mnie, dość istotnych informacji. Więc proszę, usiądźcie na parę minut i poświęćcie mi chwilkę. Chciałem Wam przede wszystkim powiedzieć o nowym projekcie, o, że tak powiem, zupełnie nowym typie nagrania, którego tutaj jeszcze nie było na tym kanale, ale też przy okazji chciałem opowiedzieć o paru, kilku mniejszych rzeczach. Zanim jednak przejdę do tego projektu większego, zanim o nim opowiem, bo na to będę musiał poświęcić większą chwilę, to opowiem jeszcze o tych drobniejszych sprawach. Po pierwsze, chciałem Wam powiedzieć o kolesiu, który ma ksywę Silver Bullets Art. W dużym skrócie, chłop robi rysunki i robi to dobrze. Swego czasu nawet zrobił kilka dla mnie specjalnie grafik pod różne opowiadania. No ale niestety ma troszeczkę mały zasięg na fejsie i chciałem mu troszeczkę pomóc. Na ekranie pokazują Wam się przykładowe grafiki z jego, jakby to nazwać, fanpage'a. Więc chciałem Was po prostu zachęcić, żebyście do niego zajrzeli. Może Wam się spodoba to, co on robi. Dalej, kolejna informacja. Za parę dni wypuszczę kolejną creepypastę, która będzie, no zgadnijcie, podzielona na części. Aczkolwiek mały problem polega na tym, że parę dni temu Polish Creepypasta również ją nagrał i to w całości. Żeby nie było, my tutaj nie robimy sobie jakiejś konkurencji, nie rywalizujemy ze sobą, tylko po prostu obaj chwyciliśmy ten sam tekst, niezależnie od siebie, a ja już to opowiadanie nagrałem tydzień temu i tylko ono czeka na obróbkę. Co więc, szczerze powiedziawszy, lekko rozwaliło grafik publikowania historii, no ale niestety żadnych więcej nagrań na przyszłość nie mam zrobionych, więc albo bym musiał wypuścić od razu wszystkie części, i potem by była jakaś cisza na kanale, albo trzymać się ustalonego przeze mnie już wcześniej planu i wtedy będę miał więcej czasu, żeby popracować nad kolejnym nagraniem. Ostatnio przyznam, że nie siedziałem w ogóle przy mikrofonie. U mnie w domu zapanowała mała zaraza i no i praktycznie w domu wszyscy byliśmy chorzy, także nie miałem możliwości nawet nic nagrać. Już generalnie czuję się dobrze, ale no, jeszcze mam małe osłabienie, więc będę potrzebować chociaż paru dni na taką rekonwalescencję do końca. No i ostatnie, o czym chciałem Wam powiedzieć i głównie dlatego tworzę ten filmik, to jest ten nowy projekt. Tego, jak wspomniałem, jeszcze u mnie nie było, bo to będzie gra książkowa, inaczej tak zwana gra paragrafowa. Jeżeli się nie spotkaliście z czymś takim, to pozwólcie, że zacytuję tutaj tekst zaczerpnięty właśnie z opowiadania autora tej historii, którą będę nagrywał. Więc czym jest gra książkowa? Jest to opowiadanie, gra, w której ty, czytelniku, masz największy wpływ na rozwój fabuły. Podjęte przez ciebie decyzje rzutują na dalsze losy bohatera, z którym utożsamiasz się na czas rozgrywki. Jeżeli podejmiesz złą decyzję, zginiesz. W tym momencie zapomnij o komputerowej metodzie wczytywania stanu gry. To bardzo ważne. Cofanie się do poprzedniego paragrafu, by uniknąć marnego losu lub zerknięcie do paragrafu, w którym nie powinno cię być, psuje całą zabawę. Zasady nie są trudne. Ich pojęcie z pewnością nie sprawi ci żadnego problemu. Na początku uzbrój się w kawałek kartki i coś do pisania. To jedyne wymagania sprzętowe. Całość tekstu podzielona jest na paragrafy. W każdym paragrafie znajdziesz jeden odnośnik lub odnośniki do innych paragrafów. Podczas lektury zdobywasz informacje oznaczone numerami 1, 2 i tak dalej. Zapisuj je na kartce. Przydadzą ci się podczas dalszej gry, bowiem dostęp do niektórych paragrafów zależeć będzie od numerów posiadanych informacji. Jednak nie musisz zbierać wszystkich, jest to zresztą niemożliwe, ponieważ niektóre z nich przypisywane są do wzajemnie wykluczających się ścieżek fabularnych. W zależności od podjętych przez ciebie decyzji, w pewnym momencie fabuły przyjdzie ci z nich skorzystać, bądź też ukończyć grę w ogóle nie zwracając uwagi na to oznaczenie. No tak, w dużym skrócie prezentują się zasady tego. Ogólnie tekst jest dość długi, jak ja to sobie wydrukowałem, to łącznie tam oczywiście ze spisem treści, przedmową autora i tak dalej, to wyszło mi ze 100 stron druku, więc no troszeczkę będę musiał na to poświęcić czasu. Także możliwe, że w najbliższym czasie troszeczkę będzie mniej opowiadań, możliwe, że będzie troszeczkę więcej porannych żartów, no one wymagają mniej czasu na zrobienie ich, więc pewnie troszeczkę ich będzie teraz więcej. Jeżeli będą Was interesowały moje postępy nad pracą nad tą grą,
to od czasu do czasu będę umieszczał informacje na moim fanpage'u, także serdecznie na niego zapraszam. Także tyle ode mnie. Dziękuję bardzo za poświęconą mi uwagę i do usłyszenia.